Hubert! Mów, jakie wieści przynosi w przyszłości! Czy będę gruby? Ja chyba śnię. Jesteś pewny, że ci się to nie przyśniło? Jesteś pewny, że abrelaba? Znaczy, w sumie trafna uwaga, bo też miałem wątpliwości. Więc! Au! Aj! Nie wiem, po co to zrobiłem. We śnie często zadaję sobie ból. Ale w takim razie... Klienci! Od dzisiaj buty za darmo. Hubert! Okej, dobra! To Jawa. Ale w takim razie, jak wy tłumaczycie ludzie to? Hej. Mogę je tu zostawić? No. No i jedno zmieniło się w drugie, potem to w następne i Maja Werble? Kiedy wam się to znudzi, co? Kiedy przestaniesz pytać. Otóż! Zaprosiłem ją wtedy na randkę. I wiecie, co powiedziała? Nie! Tak! A, no to przykra historia. Nie no, powiedziała tak! Krzysztof, i to się nazywa romantyzm. Czemu ty nie możesz być takim werterem, co? Ja się zabiję. Czemu nie zabierasz mnie na randki o wschodzie i zachodzie słońca, gdzie dwie dusze łączą się w upiornym skerco? Albo nie wiem, chociaż kwiatka kup. Maja, a nie jesteśmy ponad to? Przecież się śmiejemy z takiego... No dobra, Maju, pójdziesz ze mną na randkę? Poczekaj, muszę sprawdzić w kalendarzu. Tak! No i dobra, wszyscy mamy randki. Znaczy, niektórzy z nas wszyscy mają randki. Jak chcecie wiedzieć, to ja też się umówiłam na randkę. Tylko może nie afiszuję się z tym jak wy na prawo i lewo? Jakby to, nie wiem, życie od tego zależało. To dobrze dla ciebie. Nie widzę w tym nic złego. Super randko. A jak ma na imię? Paweł, Paweł. Paweł. O cholerka. Mama! Jest intelektualistą, ale nie że brzydki. Czytała opalając się. Idziemy na kolację i do kina. A ty, Hubert? Gdzie zabierasz swoją pannicę? Pewnie jak zwykle o tym nie pomyślałeś. Nie pewnie, tylko na pewno. Kurde, no w sumie to nie wiem, gdzie ją zabrać. My większość czasu spędzaliśmy w łóżku. Wiem! Spytam mojego najlepszego kumpla, Berk. Widzisz, ziomek, laski lubią modnych kolesi. Musisz umieć dobrze się prezentować. Patrz na mnie. Ile miałeś dziewczyn? 17. I ze wszystkimi... No... Nieźle. Naraz. To w sumie raz. No, w sumie da. Synku! Twój nowy kolega zostanie na obiad? Nie, mamo, daj spokój, idziemy na mieście. Boże, zawsze musisz mi ją pokazać. Muszę się uczyć kobiety. Także mam nadzieję, że coś ci dzisiaj wyjdzie z Marzenką. No jaha. Hej. Tak, w sumie to wiesz, nic ci nie kupiłem. Spoko, zarabiam. I okazało się, że to ja go sprankowałem. Wow, zawsze powtarzałam, że prankowanie jest jak sztuka.
Czekaj, czekaj, ja to zawsze powtarzam. Dziwne, bo myślałem, że mam prawa autorskie do wszystkich swoich tekstów. To można kupić prawa do słów? To znaczy, że za każdym razem, jak ktoś użyje naszego słowa, to będzie musiał nam za to płacić. Chyba właśnie wymyśliłaś sposób na bogactwo. Najlepszy pomysł ever! Dlaczego jesteś taki markotny? Na pierwszej randce to facet powinien się starać. Tak czytałam w księdze stereotypów. Nie wiem. O co ci chodzi? Nie powiesz mi, tak? Okej. Film stop. Film stop? Witam, drogich widzów. Nazywam się Maja Guzik i mam problemy z chłopakiem. Co mam robić? Spytaj, co jest grane. Dźgnij widelcem! Więcej miłości! Okej. Gdybyście byli prawdziwi i to wszystko nie byłoby wykwitem mojej wyobraźni, obraziłabym się. No spójrzcie na ten ryjec! Co mu jest? Jest głodny. A deprecha. Więcej miłości. Okej, nie pomożecie mi. Film start. No o co ci chodzi? Powiesz mi? Nie chce mi się. Okej, a jak zgadnę, to powiesz? Bardzo ci dziękuję za zaproszenie. To, że trafiłaś do naszej klasy, to jest chyba najlepsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Ever? Co? Nieważne. Po prostu chciałam się z tobą spotkać. A co... czym w ogóle zajmujesz się w wolnym czasie? Ja? Ja robię różne rzeczy. Na przykład gram w gry. Ale to różne. Strzelanki, strategiczne, takie planszowe, proszę ja ciebie, logiczne, wyścigowe. A na zewnątrz czasem wychodzisz? Jasne. Czasami. Jak jesteśmy u Szczepana na tarasie, to udajemy, że świat to Minecraft. A tak naprawdę to nie! Berkusz, jesteś taki zabawny. Ale ja tylko prosiłem, żebyś się przesunęła. I jak, dziewczyny? Smakuje deserek. Tylko nie zjedźcie za dużo. Ja tam lubię kształtne dziewczyny. No ale na pewno nie grube. Oj, soczek mi się skończył, Berkoś. Pójdziesz ze mną po następne. Ja? Nie, no pewnie, że ja. Jestem gruba, tak? Nie. Zawahałeś się! Sam to jedz! Nie! Nie wiem! Wiadomo! Wielka siła, wielka odpowiedzialność. A wiesz, w szkole znajduje się taki jeden chłopak, który mi dokucza. To postaw się mu! Co cię będzie jakiś kretyn terroryzował? Powiedz mu, że jak jeszcze raz się do ciebie odezwie, to wbijesz mu kołek w serce. Nikt nie postawi baby w kącie! Nie no, tego mu nie mów. Przepraszam. Poczułem, żeby tak powiedzieć. Lubisz filmy? Może wyruszymy do kina? Jest taki nowy film o moim ulubionym bohaterze, a nawet 37. Pewnie by się spodobał mojemu znajomemu Berkowskiemu. Nie no, w sumie... spoko. Ale ty stawiasz. No jasne. Bitcoiny same się nie wydadzą. Reszty nie trzeba. Ale jeszcze 5 zł. Poproszę resztę. Fajnie, że jesteś teraz z nami. Bez urazy, ale chyba wcześniej nie byłeś taki cool. No, dzięki. Znaczy, wy też jesteście całkiem... całkiem cool. W ogóle ładnie wyglądasz. Ładnie? Mogłabyś ładnie. Hej, to mój ulubiony. Ale no proszę. Mój też. Zobacz, umiem ustać na rękę. Ja też. Hej, ścigamy się na wachlarza? Jasne. Zdra-
zdradzasz mnie. Nie. Sklonowałeś mnie i zdradzasz mnie ze mną. Nie. Ja jestem klonem i zdradzam siebie z sobą? Ale jestem okropna! Nie! Nie uczy się. Ledwo zdaję z klasy do klasy. Mam tak samo. Mój ojciec dużo pił, ale za to nauczył mnie życia. Moja matka nie była lepsza. Raz rzuciła we mnie surową kaczką. Mam kumpla, który jest gruby. Mój jest rudy. Ale ostatnio przytył. Nie wiem, jak mam ci pomóc. Psujesz mi randkę! Powiesz mi w końcu, o co ci chodzi? Naprawdę chcesz wiedzieć? Jezu, pomóżcie mi! To jest chore psychicznie! Ta dziewczyna jest damską wersją mnie! Jak wy ze mną wytrzymujecie? Jezu, schowajcie mnie! Hej, zgubiłam chłopaka. Widzieliście go? Taki wysoki, blondyn, przystojny. Kocham go! Poszła już? Stary, zrobię to dziś. Serio? O nie! To jest ten chłopak, ten młodzieniaszek, który mi spędza sen z powiek. Widzicie? Zrobiłem to. Czuś jak skurczybyk! Yes, boy! Stary! Nie wierzę, że to zrobiłeś. A jak? W ogóle nie bolało. Nic, a i zrobiłem na raz. O Boż. Nawet weekend da się spotkać tych zupełnie niefajnych, robaczywych przegrywów. Co jest, nerdzie, z domu wylazłeś? Za kogo ty się masz, typie, co? Łatwo? Znęcać się nad słabszymi? Ty plugawy, parszywy, obmierzły, oszołomie! Mariola! Co ty, Berkuś, znasz tych ludzi? Weź, Lala, zrozuj, bo ci make-up spłynie. No, żeby zaraz ci krew nie spłynęła! Co ona zrobiła? Weź mi krew? Co ty robisz? Ja rozumiem. Szukanie siebie, bla, 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 bla. Ale serio, z tym typem? Z nim? Nie rozumiesz. Z nim wszystko jest prostsze. Chyba puste. Ej, Misiek, idziemy. Obudź się! Już to zrobiłem. Stary! Na uderzenie jest dobry liść melisy. Żegnam. Dobrze, że ten dzień się kończy. Ciekawe, skąd Teleska miała ten strój misia? Skoro mówiłeś, że jest jeden taki w Polsce. No właśnie. Dobra, Maja. Słuchaj, powiem ci. Mówiłeś, że nie chodzę z tobą na randki. No ale myślałem, że nasze spotkania to są takie randki. Dziękuję ci, Mariolu. Jesteś prawdziwą superbohaterką. Zupełnie jak Wonder Woman. Dobra, weź się nie rozklejaj bez przesady. Przynajmniej będziesz miał spokój. No, to w sumie było całkiem spoko. Pa. O, to nerd z nowej klasy Mariolki. Na bagnie jest tak wrażliwy jak ty. Przestań! Pewnie jest mądrzejszy ode mnie. Jak on się! Czuję coś dziwnego w środku, jakbym się gotował. Powinnaś się szczyć. Muszę ją odzyskać! Co tam, kloce? Dobrze, że ten dzień się skończył. Do zobaczenia w szkole, kochanie. Ej, ziomek, widziałeś Huberta? Hubert, gdzie jesteś? Kocham cię! Znalazłeś go? A kogo? Co? Co? Co to, Ilo? Zaprosili ciebie na highlight, a nie mnie. Ty ładnie mówisz tego strasznego godzina. Zaprosili ciebie na highlight, a nie mnie. Rozumiesz? Bo ty ładniej mówisz. Ach.
Słuchajcie, kochani, zapraszamy nas na highlight. Zapraszamy, będzie super. Będzie śmiesznie. Będzie super fajnie.